No ja może trochę tu muszę poprawić studio, bo jest wieczór z Ryszardem Makowskim, a nie z Piotrem Berełkowskim, którego oczywiście pozdrawiam, bo na tej winiecie państwo przeczytali i możecie państwo myśleć, że pan Piotr Berełkowski tak się zmienił, ale się chyba aż tak nie zmienił, żeby wyglądać dokładnie tak jak ja. Proszę państwa, do dzisiaj mamy wieczór też Ligi Mistrzów, a tutaj państwo możecie się zetknąć z taką ligą, no wicemistrzów, tak to nazwijmy w miarę skromnie. Moim gościem jest Staszek Klawe. Rozmawiamy o klubach studenckich, o piosence studenckiej lat 70. i 80. Wspominaliśmy o festiwalu krakowskim. No i na tym krakowskim festiwalu, tak w połowie 70. lat, pojawiła się taka gwiazda tego ruchu studenckiego, Jacek Kaczmarski. Ale wcześniej się pojawiło jeszcze parę gwiazd, wiesz, jeszcze była Wolna Grupa Bukowina, jeszcze była grupa Pod Budą, ale to parę lat wcześniej, Jan Wołek, Ela Adamiak, wiesz, to wszystko. No Andrzej Poniedzielski też. No to, ale to w tym samym roku, kiedy ja byłem. I właśnie to był taki festiwal, kiedy się pojawił się Jacek Kaczmarski, Andrzej Poniedzielski, moja skromna osoba, Maria Wiernikowska, znana potem jako dziennikarka, odważna, dzielna. Bronek Opałko, znany jako Genowefa Pigwa. To już później, ale... Nie, ale pojawił, ale tak, ale wtedy... Ten miał taką piosenkę, jakżem do ciebie przychodził. Tak, dokładnie, taka, śpiewał to na tym festiwalu. Taka nieświeża tak. Byłaś, jakżem od ciebie odchodził, to dla tamtego się myłaś. No to tak. Była taka piosenka, ale ona była, ty tak była, bardzo, tak. Ale była bardzo śmieszna ta piosenka, tak. Wbrew pozorom. Dlaczego ronisz swe łzy? No bo to była taka oparta właśnie na transakcentacji. Teraz jak słyszę piosenki, to są transakcentacje, tak? Tak. Ale one widzę, że są wynikały z nieporadności. Natomiast to była taka moda też trochę, to Jacek Klejf też miał te transakcentacje, natomiast tutaj Bronek Opałko też, no właśnie tam... To, no i na tym to polegało, że on fałszował cały czas. No tak, fałszował, i mówił, na początku mówił, nie wiem, czy mi się uda. I potem bardzo dzielnie cały czas jeździł obok dźwięku, wiesz. No tak, ale robił to z dużym wdziękiem i robił to... No świetnie, że przypomniałeś Bronka Opałkę, który rzeczywiście, ta piosenka była taki, bo to były takie hity piosenki studenckie, one nie chodziły w radiu, ale jakoś sobie ludzie je podawali, jeden drugiemu zaśpiewał i to gdzieś szło po tych przeogniskach, czy tam gdzieś to w ogóle chodziło i to było takie, też był taki moment jakiejś takiej tajemnicy, w którą człowiek się wkradał, prawda, że usłyszał piosenkę, bo która nie nadawała się z różnych względów, to nie zawsze były cenzuralne tylko względy, ale po prostu ta kultura studencka była gdzieś tak, no jednak pod powierzchnią. No. Wiesz co, to w ogóle są tutaj dwie ciekawe sprawy. Pierwsze, ja już tak wspomniałem, ktoś to jednak nagrywał, gdzieś się wydostawały nagrania i potem to się przerodziło, jak wiesz, w latach już 80. w taki niezwykle, wiesz, silny, że tak powiem, nurt nagrywania w ogóle na kasety, wiesz, ludzie sobie przekazywali nagrania, no skąd znali piosenki Jacka Kaczmarskiego, czy Janka Pietrzaka, to wszystko, wiesz, jakoś już te dyktafony były, magnetofony takie kasetowe, poręczne, na których można było nagrywać, niesamowite to jest, to się wtedy już zaczęło, ale w ogóle było ciekawe, bo wtedy królowała w środowisku studenckim tak zwana piosenka turystyczna, z którą myśmy, że tak powiem, byli troszkę na bakier. I zawsze były ciekawe historie, że tacy bardowie jeździli do Szklarskiej Poręby, gdzie były, to pamiętasz, giełdy piosenki turystycznej. I strasznie mnie to dziwiło, bo dla mnie to były dwa osobne nurty. Ta piosenka turystyczna, którą dzisiaj jestem już skłonny oczywiście doceniać za walory muzyczne, za popularność, za i walory tekstowe. Jednak ona opisywała jakieś takie, wiesz, doświadczenia może mnie trochę obce, ale no właśnie tak jak sama nazwa wskazuje, turystyczne, wiesz, związana była z takim... Tak, jeszcze Bazuna była. Bazuna, Japa w Gdańsku, w Łodzi, Japa w Łodzi, tak. Duże festiwale, takie piosenki turystycznej, ale te, a my autorzy, wiesz, poważnych tutaj albo satyrycznych piosenek, walczący z rzeczywistością, tak trochę patrzyliśmy na te piosenki, pamiętam, tak trochę patrzyliśmy koso, pamiętam kiedyś takie spotkanie, pod koniec lat 70. gdzieś tam zorganizowano taką niby debatę, wiesz, i piosenkę autorską reprezentował Przemek Gintrowski i Jazdę się, a po drugiej stronie byli koledzy śpiewający, ci popularni koledzy śpiewający piosenki turystyczne. I pamiętam,
No tam się odbył jakiś bezlitosny, wiesz. A to który to był rok? No to chyba był 79 rok, bo ponieważ bardzo nabrzmiał ten konflikt, to ktoś postanowił to rozładować, spotkaliśmy się, no ale jak się zaczęło wyjmowanie, wiesz, zdań z tekstów i... A tam były różne nie, takie, wiesz, już nie chcę cytować teraz, nieporadności, no to się skończyła debata i rozeszliśmy się. Ale ten nurt potem autorski taki, bardowski się przebił za sprawą właśnie, wiesz, Jacka Kaczmarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego. No tu jeszcze trzeba z pewnością wspomnieć świętej pamięci Jacka Zwoźniaka. No tak, ale to następny rok, tak? Nie, wtedy właśnie. Rok wcześniej Grupa Baba z Wrocławia, tak? Jacek Zwoźniak, Kuba Wencel. Bardzo ciekawy, właśnie, bardzo ciekawy właśnie, nurt no, też. No, takiej no, piosenki świetne, kabaretowej, którą doszedłem. Babciu do kolejki albo, albo Milicja Wrocław i ja, tak. No to przecież to... No zresztą, no... Państwo możecie znać Ragazzo da Napoli, no, tak. Które tam gdzieś było wypuszczane, Jacek Zwoźniak był puszczany trochę w 60. No i ta piosenka taka była tam trochę... No i sławna jego piosenka z Przeglądu Piosenki Prawdziwej z 81 roku, tak? Taka, no, bardzo antysystemowa, a nawet powiedziałbym anty... układowa, w życiu układowi warszawskiemu Jacka. Plunąć w pysk, pamiętasz, walnąć w twarz, choćby była słowiańska, bo to był utwór, który no, prześmiał taką, to braterstwo i obozu to socjalistycznego. Tak, nie pamiętam, pewnie ale to pamiętasz, no. Znasz to oczywiście. To, że, tam, to, i tam, że tam z tym brzydkim słowem i tą tak. Wypiętą na Polskę tak. Kopa dać, choćby była czerwona? Tak. A to było to z piosenki tak. Prawdziwej było, to nawet nie wiedziałem, tak, że tą piosenką Jacek Zwoźniak wygrał wtedy, wygrał nagrodę publiczności na Przeglądzie Piosenki Prawdziwej. Bo tutaj gościłem Andrzeja Rosiewicza, który też był na tej piosence prawdziwej. Tak, miał śpiewał... swój osobny dzień, tak. Tak, cały dzień, no cały dzień miał. No, nie, ale miał swój taki większy występ drugiego dnia chyba. Bo ta piosenka prawdziwa, no to jeszcze, żeby tutaj to doprecyzować, to się odbyło w 81 roku i w czasie Festiwalu Solidarności w Hali Oliwii w Gdańsku, tak. Gdzie to w zasadzie chyba animatorem był Maciej Zębaty. Tego. Maciej Zębaty i Maciej Krapiński, tak. A oni byli animatorami tych piosenek, takich właśnie, które ten nurt, który gdzieś tam kipiał pod tym takim dozwolonym nurtem, wreszcie mógł się gdzieś pokazać i ty też byłeś na tym festiwalu. Byłem, tak. Tytuł był Zakazane piosenki. Chodziło o pokazanie wykonawców i utworów, których nie można było wykonywać ze względów cenzuralnych w czasach PRL-u, tak? Przez poprzednich parę lat. Oczywiście to było tak, że my, biorący w tym udział, znaliśmy te utwory i wielu ludzi znało właśnie już dzięki nagraniom, dzięki temu, że myśmy byli mocni w ruchu studenckim, jednak występowaliśmy na wielu klubach, te kluby przecież istniały we wszystkich ośrodkach akademickich. I były robione koncerty takie większe, gdzie już było po kilkaset osób publiczności, prawda, czy nawet więcej. Ale idea festiwalu była słuszna. Chodziło o to, żeby tych wszystkich artystów zebrać i pokazać w takim koncercie. A kto tam jeszcze wystąpił wtedy? No. Wiem, że Tośka Krzysztof się jakoś dostała na ten festiwal. Tak. Jacek Kaczmarski, Grzegorz Tomczak, Małgorzata Bratek, która śpiewała zresztą moją piosenkę i też dostała nagrodę publiczności, co strasznie, strasznie mnie ucieszyło. Piwnica pod Baranami miała swój występ, taki chyba pozakonkursowy, o ile pamiętam. Jan Tadeusz Stanisławski, fantastyczny, fantastyczny. Właśnie Andrzej Rosiewicz. No Maciej Zębaty pewnie też. Zębaty, Andrzej Garczarek. Przyjaciół nikt nie będzie mi wybierał. No tak. Wrogów poszukam sobie sam. Tak? No, świetna piosenka. Tak, piękna piosenka. Pieśń raczej. Pieśń, tak. Ojej, no ja na pewno pominąłem dwa razy kiedyś, tyle. Chyba będę musiał kiedyś jakiś program zrobić poświęcony właśnie dokładnie temu festiwalowi piosenki zakazanej. To było niezwykłe, bo tak, zjechaliśmy się do tego Gdańska, Hala Oliwii, 5000 widowni. Takiej solidarnościowej, życzliwej po prostu.
dosyć niezły marketing, jak na tamte czasy. Były afisze, było o tym troszkę głośno, ale oczywiście nie w mediach, w ogóle w mediach, no nie było innych mediów jak głównego nurtu, no tak. W przeciwieństwie do dzisiejszych czasów. Ale to wszystko było rejestrowane, dość, że do dzisiaj ukazują się płyty z tymi utworami, zresztą jakimś dziwnym trafem, i nawet ostatnio mnie zapytała właśnie Małgorzata Bratek, a czy ty podpisywałeś jakieś zgody i umowy. No takie były czasy rewolucyjne i był to festiwal trzydniowy, rewolucyjny festiwal. Jako ciekawostkę powiem, że Jacek Klejf wystąpił, ale nie na scenie głównej, tylko w foyer. nie chciał brać udziału w tych wyścigach, ponieważ tam były nagrody publiczności, złoty, srebrny, brązowy knebel. Głosowała rzeczywiście publiczność i było parę nawet zaskoczeń, bo spodziewaliśmy się innego zwycięzcy, a kto inny dostał. Nie było też wielkiego, właśnie nieobecnego wtedy, a bardzo, bardzo ważnego wykonawcy, czyli Janka Kelusa, tak? Jana Krzysztofa Kelusa, który w ogóle nie występował właściwie publicznie. Występował jedynie w małych gronach, gdzieś prywatnie, natomiast nie chciał grać. Ale już miał wystąpić w 1981 roku. Wreszcie wszyscy się cieszyli. Ukazały się takie sławne plakaty, które były wzorowane na dowodzie osobistym. Jan Krzysztof Kelus, wzrost, data urodzenia. Taka strona wewnętrzna dowodu osobistego. I się pamiętam, jak gdzieś wisiały te plakaty, gdzieś nawet w przejściu podziemnym. No ale to miało być 13 grudnia miał wystąpić w Rivierze, w klubie Riviera Remont. Nie pamiętam już pewnie. Tak, się interesowałem. Jan Krzysztof Kelus właśnie był pierwszym, zresztą mówimy o mediach, o nagrywaniu i tak dalej, był pierwszym wykonawcą, który nagrał sobie kasetę prywatnie. To już w stanie wojennym. Nie. W 1977 roku. Aha. Nagrał kasetę. On to opisał w swojej książce, we wspomnieniach, w jakimś studio, które było studiem amatorskim, ale korzystał też chyba z pomocy troszkę takiej technicznej Polskiego Radia gdzieś tam. Ja też miałem takie doświadczenie, ale on to dokończył. On to zrobił naprawdę z tego wielką sprawę. Nagrał całą kasetę swoich piosenek. I wydał ją sam, oczywiście metodą powielaczową i tak dalej. A jeśli chodzi o nagranie, to po prostu wielokrotne nagrywanie z magnetofonu na magnetofon, no tak. Połączonego z następnym magnetofonem. No to jeszcze w 90. Tak zwana taśma matka, kaseta matka. To jeszcze w 90. latach tak zaczynała firma Pomaton. Tak. Że mieli te jamniki tak zwane. Tutaj jest kasety na kasety. Jeszcze kasety kabaretu, to tak były nagrywane. No. I Jacka Kaczmarskiego też. No tak, tak, tak. Oni od tego zaczęli przecież. No. Ale to wtedy, ale oni już potem to bardziej profesjonalnie mieli, wiesz, jednak były ustawione całe szafy tych magnetofonów, tak, i się nagrywa. A to Kelus to tak robił, wiesz, z magnetofonu. Ludzie mu to, on potem dał każdemu, żeby nagrał, wydał okładkę, i najbardziej fascynującym zjawiskiem, poza tymi piosenkami, było na końcu takie wezwanie, że to jest kaseta nagrana poza oficjalnym obiegiem, już nie pamiętam, płytowym, czy... Nie? Wszystkie prawa zastrzeżone, a honoraria proszę przesyłać, honorarium w wysokości tam $1 tego proszę przesłać na adres taki i taki. Podał swój adres. Tak, to wiem. No. Niesamowite, bo to był taki oczywisty wyłom w tej rzeczywistości, która wtedy istniała, bo to było, powiedziałbym, niewyobrażalne. No, Jan Krzysztof Kelus się wycofał, nawet chciałem zrobić z nim wywiad i tak nie bardzo też był chętny, zresztą no, teraz w ogóle nie gra,
nie występuje, nie pisze. No, ten, poza tym, no, on tak tych piosenek to nie miał tego multum, prawda? Nie, nie, ale, ale to, piosenek to ale były niezwykle fundamentalne znaczące, utwory. Tak? Fundamentalne, piosenka o drugiej Polsce, piosenka o małym Fiacie, ta piosenka spotkania na Szosa S7, o, tak. Tam jeszcze, którą bardzo lubię, OZK. A tak. Jaki to był tam tytuł? Tak. Ale to, no, nad niemiecki wyryłem JKK. Tak, ale to już to, też już słyszałem. Więzienna piosenka, tak, która, no, tak, która się kończy takim wspaniałą puentą. Oczywiście. Nieważne kiedy, ale jaki wyjdę stąd. No tak, oczywiście on tu komputer mógł tego poszukać, ale tak. Niektóre znamy na pamięć. Moją pamięcią, to jak widać tutaj na załączonym obrazku. Pamięć jest dobra, tylko nie zawsze zadziała, wiesz, ale jak już się włączy, to już jak. No tak, ale może to przejdźmy teraz do takiego momentu. Tak się strasznie w to kombatanstwo, wiesz, zapuściliśmy. Dlaczego? No bo to cię zaprosiłem, żebyśmy byli kombatantami. Jesteśmy w 77 rok i potem już popłynęło, że tak powiem, po tym festiwalu właśnie pojawił się Jacek Kaczmarski, jeszcze młody wtedy bardzo wykonawca. Potem wystąpił wszyscy na następnym. Wszyscy kiedyś byliśmy młodymi wykonawcami. Potem pojawił się na następnym festiwalu i zresztą w kilku, właśnie jako kilka podmiotów wykonawczych, ponieważ występował z kolegą jako duet, potem sam jako solista, a jeszcze z Wieczór Kawalerski, tak? Wieczór Kawalerski, tak. To był trzeci zespół. Oczywiście dostał nagrody. Andrzej Poniedzielski dostał, tam Grzegorz Tomczak się pojawił, Zbigniew Książek się pojawił. Fantastyczny repertuar i to się potem wszystko właśnie skumulowało na tym przeglądzie piosenki prawdziwej, a wcześniej, w 80 roku, na festiwalu w Opolu, bo były takie czasy, że można było zrobić taki koncert w Opolu. Na festiwalu opolskim, w Teatrze Kochanowskiego, pierwszego dnia festiwalu był koncert tak zwanej piosenki studenckiej, bo to się tak określało wtedy, który miałem przyjemność i odpowiedzialność reżyserować wspólnie z Jackiem Piotrowskim. Nazywało to się Wariacje na temat, gdzie ci wszyscy wymienieni przeze mnie, plus, nie wiem, Wolna Grupa Bukowina, plus Zbyszek Krutkowski, mnóstwo wykonawców z orkiestrą kameralną prowadzoną przez młodych ludzi z Krakowa, z Akademii Muzycznej. Wykonaliśmy te nasze piosenki ówczesne. To był chyba pierwszy taki koncert, gdzie ci wszyscy wykonawcy pojawili się w takiej masie. No i wtedy Jacek Kaczmarski razem z Przemkiem Gintowskim wykonali Epitetę. Rok później. Aha. Na festiwalu w 81 roku, bo wtedy jeszcze to było wtedy nie było wyobrażalne, żeby oni się mogli pojawić w telewizji i to pamiętaj, to jeszcze było przed sierpniem 80 roku. Aha, bo to tak, było. To było jeszcze przed sierpniem. Tak, to był festiwal, był w czerwcu, no oczywiście. Zresztą wtedy, na tym samym festiwalu, to właśnie wystąpił wtedy kabaret Tej z tym słynnym przedstawieniem Z tyłu sklepu. Ja też zawsze myślałem, że to było w 81 roku i nawet w jakimś artykule napisałem, że to było w 81 roku i Krzysztof Jaślar mi przysłał pouczenie, słuszne zresztą. To było wstrząsające przedstawienie, spektakl kabaretowy, nie waham się powiedzieć, spektakl. Gdzie każdy grał swoją rolę i gdzie no, można powiedzieć, wyraźnie zarysowany był cała dramaturgia, który był wstrząsający, bo sam w sobie, wiesz. Mówisz o tym Z tyłu sklepu? Tak. Dlaczego wstrząsający? Śmieszny był. Wiesz co, no, on był śmieszny, ale też pokazywał na przykład postać takiego robotnika, wiesz, czy przepraszam, bardzo pogardzaną taką, wiesz, to wszystko wybuchło, przecież miesiąc później to wybuchło w stoczni, tak, to był spektakl, który musiał się pojawić wtedy, musiał opisać tę rzeczywistość, a przekonaliśmy się, że on jest nie tylko śmieszny, wiesz, on był bardzo prawdziwy i za dwa miesiące były strajki. Ciekawa obserwacja, bo wszyscy z tyłu sklepu odbierają tak ha. Ale rzeczywiście masz rację, że tam ta myśl, która była zawarta, zresztą w ogóle ta myśl, Rudi Schubert grał postać taką, wiesz, śmieszną, ale tragiczną, prawda? I to tragiczną przez tę opresyjność tego kierownika, prawda? Bo tam były wyraźne role. No tak. No,
To nie, wiesz, a propos to nie było... wyraźnych ról, to teraz tutaj wkroczy przerwa komercyjna. Dobra.